Mówili Państwo, światowa społeczność obchodzi dziś Dzień Spania w miejscach publicznych. Święto to obchodzone jest od kilku lat w wielu miejscach na świecie, a sama celebracja święta. Polega na publicznym zasypianiu, na widoku, ponieważ nic tak nie poprawia nastroju jak grupowe leżakowanie. To wszystko oczywiście na drugiej półkuli. Ci, którzy by u nas próbowali świętować dzień spania w miejscach publicznych, mogliby się obudzić już po Drugiej stronie, co pod naszą szerokością geograficzną przytrafia się wielu świętującym co sezon. Niestety, pożółkła prasa. Nowy Kurier Poznań, rok 1927, ogłoszenie. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów uprzejmie PT Publiczność zawiadamia, że najtańszym sposobem przesyłania żywności krewnym i znajomym jest paczka żywnościowa. Paczki żywnościowe wysyła się najszybszymi połączeniami. Pocztowo-Kolejowymi. Dyrekcja nadmienia, iż dziczyznę, tak pierzastą, jak i osierścioną, czyli niekrwawiącą, można nadać do przewozu pocztą bez żadnego opakowania. Wystarczy na chorągiewce wypisać adres odbiorcy i chorągiewkę przymocować do wysyłanej dziczyzny. Taki sposób przesyłania ma szczególne znaczenie przy wysyłce na święta. Zajęcy. Już nie możemy się tej wielkanocnej przesyłki doczekać. Historia przynosi nam dzisiaj, proszę państwa, niebywały skandal ze sfer słownikowych, bowiem to właśnie w ostatni dzień lutego w roku 1939, w wydaniu kanonicznego słownika języka angielskiego, tak zwanego Webstera, odkryto błędne, a właściwie nieistniejące słowo, które brzmiało Dord. Objaśniono je jako chemiczny skrót oznaczający gęstość. Wzięło się ono stąd, że pewien ekspert z zakresu chemii dosłał pewną ilość terminów naukowych, ale zapisał je ręcznie niezbyt dokładnie i zostało ono przeniesione do słownika. Nie poprawili go korektorzy i ten nieistniejący termin pojawił się na 771 stronicy pomiędzy hasłami dorkopsis, co oznaczało małego kangura i dore, czyli kolor złoty. Wybuch oczywiście nie bywały skandal, bo skrupulatni Brytyjczycy nie mogli znieść faktu, że w ich kanonicznym słowniku pojawia się termin, który nie istnieje. Przeprowadzono rozległe śledztwo, które wykazało, jak zwykle w podobnych przypadkach, że winnych jest zbyt wielu, by można ich było jednoznacznie wskazać i ukarać. A czy w Państwa słowniku również figurują jakieś słowa na oznaczenie tego, że coś miało być, a tego czegoś nie ma? Fatamorgana? Domek z kart? Majak, mamidło, miraż, urojenie, widziadło, złuda, zwit, upiór, widmo, abstrakcja, mara, senna być może? Dlatego wymieniam te synonimy w sporej ilości, ponieważ sam mam w życiu pełen skład wyrazów, które opisują coś, co miało być. A nie jest i bardzo chętnie nimi się z Państwem dzielę. Wiesław Kot!